Na tym filmie pokażę, jak można wyznaczyć miary tendencji centralnej na przykładowej analizowanej cesze ilościowej, którą tutaj w tym przykładzie będzie wiek badanych studentów. I tych danych, jak tu widzimy, mamy 100. Badając 100 wartości, można wyciągnąć już jakąś informację o rozkładzie częstości poszczególnych wartości, czyli powiedzieć jakąś wstępną informację, co w tych liczbach, mówiąc prościej, siedzi. Czyli można wyznaczyć m.in. miary tendencji centralnej, czyli trzy takie podstawowe miary, które znajdują się albo powinny się znajdować w części centralnej wszystkich liczb, które tutaj są wymienione, a mówimy o średniej, medianie i dominancie. Te trzy miary mówią o tym, jakie wartości są najczęściej spodziewane, ponieważ one są w takiej szczytowej części tego rozkładu. Specjalnie tutaj pokazuję taki zarys kształtu, do którego dążymy, czyli rozkładu normalnego. I w tej części najwyższej, o najwyższych wartościach, czyli przypadkach jakby, są miary średnia, mediana i dominanta. Powinny być sobie równe, nie zawsze są. My, wchodząc w dział analiza, opis statystyczny i częstości, jeżeli nawet nie wiemy, że to są miary tendencji centralnej, a jakby wiemy, może inaczej, mamy do wyznaczenia miary tendencji centralnej, a nie wiemy, które miary w ten skład wchodzą, wybieramy daną zmienną i wybierając dział statystyki, zaznaczamy sobie pola tutaj po prawej stronie tendencji centralnej. Średnia, mediana i dominanta są to trzy miary, które wchodzą w ramach miar tendencji centralnej. Jeżeli teraz kliknę dalej i odznaczę tabelkę częstości, ona jest omówiona na oddzielnym filmiku, klikamy sobie OK i generowana jest taka krótka informacja w postaci małego raportu o wartości średniej, mediany i o wartości dominanty, która jest czasem też nazywana wartością modalną, modo lub występującą najczęściej. Średnie. Każda z tych miar będzie miała swoją indywidualną interpretację. Zawsze w ten sam sposób trzeba ją interpretować. No wiadomo, delikatnie modyfikując, ale zwracając na pewne powtarzające się elementy. No i na koniec komentować należy w przypadku miar tendencji centralnej, czy te miary są sobie równe, a może jednak przyjmują inne wartości. Jak widać tutaj, przyjmują one inne wartości, więc na pewno powiemy, że rozkład analizowanej zbiorowości pod względem wieku nie jest rozkładem symetrycznym, czyli jest to rozkład asymetryczny, a samym pojęciem asymetrii zajmę się na oddzielnym filmiku, który będzie dotyczył właśnie asymetrii i koncentracji w przykładowym rozkładzie. Tutaj, jeśli chodzi o średnią, możemy powiedzieć, że interpretacja prawidłowo, jedna z przykładowych, może brzmieć: w badanej zbiorowości wiek poszczególnych studentów wynosił przeciętnie 26,1 lat. Zwracam uwagę, że średnia nie musi być liczbą całkowitą liczbową, bo to jest wartość taka uśredniona w przybliżeniu, ile mogłaby wynosić taka spodziewana, oczekiwana wartość w naszej badanej grupie 100 obserwacji. Druga miara, nazywana medianą, czyli wartością środkową czy też kwartylem drugim, wynosi odpowiednio 26. Możemy ją zinterpretować następująco. 50% badanych studentów była w wieku niższym lub wynoszącym maksymalnie 26 lat. Kropka. Czasem na niektórych uczelniach dodatkowo można powiedzieć, że pozostała grupa 50% badanych studentów to osoby w wieku 26 lat lub więcej. Kropka. Trzecia miara, dominanta, jak mówiłam, jako wartość występująca najczęściej, interpretowana jest na przykład w następujący sposób. Najwięcej było takich studentów, którzy byli w wieku 23 lat. Kropka. Jeśli potrzebujecie innych dalszych analiz, statystyk opisowych czy testów, zapraszam do oglądania pozostałych moich filmów.